idę i te skarpie. No chciałam się przebrać, żeby jakaś inna stylówka była. Już jestem. Wow, wyglądasz mega. Patrzysz to o czym? Do stylówki. W sensie do miejscówki. To o czym porozmawiamy teraz? Może o Chorwacji? O, możemy. To znajdźmy sobie jakieś fajne miejsce i loża numer dwa. Dobra. Come on, baby. Let's go! Ta 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 ta. Wersa, tak bym mogła żyć w takich luksusach. Tak się rozmarzyliśmy, bo tutaj jest tak pięknie i komfortowo, że postanowiliśmy porozmawiać trochę o wakacjach. Co z wakacjami? Gdzie jedziemy? I trochę przyznam szczerze, że pozazdrościliśmy Aleksowi. Tak, tak. Obejrzałam zdjęcia, obejrzałam nagrania i naprawdę chcielibyśmy pojechać. Także chyba już nasze plany się zmieniają na wakacje, bo byśmy planowali zupełnie co innego, a chyba teraz będziemy mieć inną trasę. Tak, troszkę inna trasa chyba będzie, zobaczymy wszystko wkrótce i to już niedługo całkiem. Mamy luty, a no połowa lutego, to szybko zleci. Kwiecień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no. Także 4 miesiące tylko i jedziemy w trasę. A kto wie, może wcześniej się uda. No, kto wie. Mhm. Ja jeszcze chciałem nadmienić, nie wiem czy ty zauważyłeś, że Sylwester, żeśmy spędzili w Drejeźnie. Tak. Teraz walentynki w Drejeźnie. Tak. To co jeszcze będziemy mówić w Drejeźnie? Oj, nie wiem. Dziecko. Żartowałam. Nie. Ja tego nie powiedziałem. Żartowałam. Wiesz, te misie. Jakieś zboczone są. Także słyszycie. No powiem tą obietnicę. No trochę tutaj jest takich akcentów, nie? No jest. Fajnie, fajnie. Miejscówka świetna. Także dobra, wracając, to co będziemy robić na wakacje? No mamy trochę planów. Fajnie było pojechać do Włoch też. Tak, tak. Już te Włochy tak za nami chodzą. No Chorwacja oczywiście, no będzie. Tylko nie wiemy gdzie. Cały czas się zastanawiamy, gdzie tu pojechać do tej Chorwacji. I tak pewnie pojedziemy i zajedziemy gdzie indziej. Tak. A ktoś napisał ostatnio, że Saborsko to najgorsze, co mogliście wybrać. Jeszcze nie odpisałam, ale tak pomyślałam, że to w sumie wyszło przypadkiem całkiem. Ja się nie spodziewałam, że my wylądujemy prawie na jeziorach plitwickich. Myślałam, że to jest przy autostradzie, a inaczej się okazało. Także no tak wyszło. Ale było fajnie, nie żałujemy. Fajnie, poznaliśmy sympatycznego gospodarza, który nas zaprasza na polowanie. Tak. Więc jak kiedyś przyjedziemy, to mamy zadzwonić. Upoluje nam też coś. Ale gdyby nie Saborsko, to by Srimy nie było. Tak. Na pewno tak. Byśmy nie pojechali. Nie, nie pojechalibyśmy. Tylko, że już się tam wylądowali w tym Saborsko. I myślimy, i jedziemy zobaczyć tam. Najpierw Wodice miały być, gdyby nie Wodice. Tak, tak. Tak. Też ktoś pisał pod Wodicami ostatnio, że pokazujecie w Wodicach najgorsze miejsce, a mówicie, że je lubicie. Tak przyszło. Tak? Mhm. Ale to był pierwszy odcinek, kiedy wjechaliśmy do Wodic i praktycznie poszliśmy tylko w lewo i wróciliśmy. Tak, no nic. Także nic takiego nie pokazaliśmy w tym pierwszym odcinku z Wodic, ale jest kilka tych odcinków, więc tam też będę musiała zareagować na ten komentarz, odpisać. A jeżeli oglądasz, to musisz inne odcinki zobaczyć i będziesz widział, że dużo żeśmy zobaczyli. Trybuń. Ale, na rowerach. Ale Wodice to takie godne polecenia. Tak, godne polecenia. Tak, takie no inne. Inna. Z kolei Srima to malutkie takie miejsce. Szybenik to już takie dla bardziej takich osób no, chcących to takie trudne, zwiedzać. No to nie wiem, może myśmy taki Dubrownik mały bym powiedziała, ten, może. No, ciężko, tam plaży tak, nie było. No tak. Centrum Szybenika nie dla nas. Nie. To tak jak Trogir, to takie miasto po prostu. Ale Trogir i tak był lepszy od tego Szybenika, bo ten Szybenik naprawdę tak jakoś nas... No nie wiem, może żeśmy nie byli we wszystkich miejscach tam w tym Szybeniku. Może no może tam, tak. Jakbyśmy poszli tam na koniec, gdzie było widać plażę, może by było fajnie. Ale nie zrobiło wow. Ale w ścisłym centrum, gdzie tam żeśmy byli, to na pewno nie. No chyba, że chce ktoś zabytki zwiedzać, to tam tak. Można pochodzić sobie. Ale tak plażować to... Primoszten. O, to jest mega miejscówka. To miejscówka to jest naprawdę... Jak ten chłopak skakał tam z tego wysokości. Nie no, do tego Primoszten to bym pojechał, to naprawdę ten to fajna, fajna. Tak, jest plaża, są knajpki, więc no, jest urokliwie ogólnie. Tak. Spodobało nam się, ktoś pytał właśnie, czy Drogo jest droższe miejsce. Droższe jest, tak. Droższe na pewno niż Makarska.
Także to jest dziwne. Być może to jest spowodowane tym, że do Makarskiej przyjeżdża bardzo dużo turystów, a do Primorsztyn no, też dużo przyjeżdża, ale mniej, wydaje mi się. Ale ja myślę, że naprawdę Makarska jest konkurencyjna cenowo w stosunku do tych innych miast. Naprawdę. Tak. Polska miejscówka, może dlatego, że dużo Polaków przyjeżdża. Może, nie wiem. Ale to, co myśmy zjeździli, nie, no to tak cenowo obiady tak. I wszystko, lody i ten, to jednak konkuruje. No najtańsze lody były w Orebicz. Tak. Tak, u naszego pana. Pozdrawiam pana. Tak, świetny. Świetny pan, który sprzedaje lody. Taki śmieszek. Wywijał tym lodem, że on się przewraca. Także naprawdę. Jeszcze do tego teksty po polsku mówił. Tak. Zobacz. Bo tam jakiegoś Polaka zna, jakiegoś youtubera, nie wiem, nie pamiętam, jak może kojarzycie, to napiszcie. Jest tam jakiś Polak, który nagrywa w Orebiczu, także no, pewnie dlatego się nauczył Makłowicz. Polskiego. Makłowicz. A tak, Makłowicz może. Chyba. Aha, no widzisz. Także no, Orebicz takie. Ale na Kurczulę jeszcze pojedziemy. Tak. Popłyniemy. Ciekawi tak. Nas ten. To... Tam na pewno. Powiem wam, że ta Chorwacja jest taka duża, że naprawdę no, można tam jeździć w tyle miejsc, a każdym razem odkryjecie coś nowego. A ktoś właśnie pisał, nie nudzi wam się ta Chorwacja, są inne miejscówki. Mi się nie nudzi. Mi się nie nudzi, autentycznie, bo jest tyle tam do zobaczenia, do odkrycia. Na Kirk, ten KRK, tam moglibyśmy też się wybrać. Też, no, te wodospady. Jakkolwiek to się czyta. Ale Kirk. Ja ci powiem, że tak jak oglądam te... inne vlogi z tych innych krajów, z tego wszystkiego, to jednak no, konkurencja jest Chorwacja, naprawdę ogromna. Te widoki, ta woda, te lazurowa, plaże, piękna. Czyste plaże przede wszystkim, bo jednak jak oglądamy, no nie wiem, tam z Afryki załóżmy, to pokazują, że zawsze na plaży są jakieś liście, jakieś ten... Ta trawa morska. To jest ten, ta trawa morska. Ostatnio gdzieś też oglądaliśmy. A jednak w Chorwacji, z Azji. Jak się idzie, to jest wyjątkowo, naprawdę, ten naprawdę jest wyjątkowo. Tak, to jest prawda. Aczkolwiek czysto. Widziałem, że coraz więcej do Albanii ludzi jeździ. I piszą jeszcze właśnie, że już loty robią do Albanii, że Albania się rozkręca. Bo jest tania. Także tak. Jest tak. Super tania Albania. Także kto wie, też może się wybierzemy. Ja nie wiem, jak my to jak wszystko ogarniamy. Chcielibyśmy wszędzie. Ale tak, wiecie, ale... jak to ktoś nam napisał w jednym odcinku, że my nie spontanicznie, tylko że my tak beztrosko. Beztrosko, tak, było tak. Ten, no. Tak. No jak tam, jechaliśmy no my do... tak staramy się, żeby tego stresu nie było niepotrzebnego, żeby jednakże to było fajne, żeby było przeżycie, a żeby było co wspominać. No zresztą sami oglądacie nasze odcinki, to widzicie, jak to wszystko przebywa. Te perypetie, raz lepiej, raz gorzej. Przygody. W Słowenii przygoda, nie? No. Z tym mieszkaniem to było... To było nieźle i to jeszcze byliśmy wszyscy wtedy. Tak. No, w piąteczkę naszą. Więc to też było takie... I pamiętam, głowa mnie tak bolała bardzo mocno, ale nic nie dałam po sobie poznać, że mnie głowa boli. Więc no, było. No, wtedy to bardzo ci bolało. Były przeboje różne i miłe, a jak nie mieliśmy mieszkania? No też. Jaka to miejscowość tam koło Trogiru? Kasztel. Kasztel. Relokacja. No, ciekawa miejscówka. Do Baszki Wody. Tak, ale... Komedia. Nie ma tego złego, nie? Tak, w sumie nie tak no bo poznaliśmy Magdę i Wieśka. Tak. Tak, poznaliśmy Magdę ich. I Wieśka, no. Więc było bardzo miło, miłe spotkanie. Tak, bardzo z widzami, więc miło. To super. Także nic nie dzieje się bez przyczyny, no i w ogóle dużo przygód. Tam nie tylko ich poznaliśmy, bo tam sporo ludzi poznaliśmy. Tak. Wojtka wówczas. Wojtka, tak. Tego pana Wojtka. Piotra, profesora z uczelni. Tak. Jak szliśmy do Baszki Wody, może się odezwie, może ogląda jeszcze nas. Piotr. Piotr. Tak. Także też pozdrawiamy. Potem w Promajnie poznaliśmy pana, który miał operację, czy jakiś zabieg w Splicie. To znaczy on miał, jego kręgosłup bolał. No miał jakiś zabieg, tak. Coś było tam, że no nie będziemy już opowiadać tak dokładnie, ale właśnie mówił, że trafił do Splitu i narzekał na opiekę medyczną. Więc, tak, że jest bardzo słaba opieka medyczna. Ale tego nie ma na nagraniu, bo to było tak poza, podszedł do nas na pomoście tam. Siedzieliśmy sobie i on podszedł i właśnie z córką chyba był nawet. Tak, z córeczką. Tak. Także było tak. Więc no, było trochę ludzi poznaliśmy. Było też państwo, oni nagrywali na YouTube, ale nie podeszli, tylko machali, że super. No, a ten tak, chłopak, młodzi tacy. Ten, dziewczyna w Podgorze. W Podgorze, o, tak. Tak. Dagmara.
Dagmara. Dagmara, bo na Instagramie jest. Także, albo w Breli dziewczyna też. Też ją mamy na Instagramie. A tak. Ale nie pamiętam, jak się nazywa. Patrycja. Patrycja. Patrycja, widzisz? Przypomnę sobie, gdzieś tam w głowie. Jest, mam pamięć. Ostatnio Waldek napisał, że jest pod wrażeniem, że Iza pamięta imię dziewczyny. Także ja mam pamięć akurat do tego. Ja w ogóle mam, i tak samo Max, mamy matematyczną pamięć. Ty chyba też. Zresztą, znaczy, ja ale też, moja troszkę inaczej. Tak, a ja tam zawsze wygrzebię sobie z pamięci, gdzie właśnie skojarzę sobie imię i tak dalej. Bo Iza jest dobra z matematyki, ja jestem dobry z matematyki, ale z pamięcią to mamy inaczej. Ty masz taką wzrokową pamięć. Wzrokową. Mhm. A ja muszę wykuć pamięć. No to takie inne trochę. No ale no, to dzięki temu się wszystko łączy. Ale napiszcie, gdzie wy macie ulubione miejscówki w Chorwacji? No bo to jest ciekawe, może byśmy coś jeszcze nowego odkryli. No, naprawdę lubimy zwiedzać tą Chorwację, bo jest naprawdę wyjątkowa. Tak. I będziemy jeździć. Na pewno jeszcze nieraz pojedziemy i nam się nie nudzi. Dobrze. Nie nudzi się nam. To co, Piotrek? Działamy. Działamy. Czy jeszcze coś masz do powiedzenia? Bo tak patrzę, że siódma nam dochodzi. Pogadanki i tak dalej. Tym także miłym akcentem. Tak, kończymy. Pogadankę. Tak. Mamy nadzieję, że było miło z nami. Ups. I za wasze zdrowie, rodacy. Oczywiście, rodacy. I nie tylko, bo obcokrajowcy też oglądają. No tak, no także tylko. Zdrowie wszystkich. I do zobaczenia. Pa, pa.